Radio Pryzmat. Para, 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 Radio Pryzmat. Kocioł kulturalny. Znajdujemy się właśnie na terenie Amber Expo w Gdańsku, gdzie za niedługo rozpoczyna się pierwsza edycja festiwalu Inside Seaside. Z racji, że festiwal jest na terenie Expo, mamy tutaj do czynienia z trzema salami koncertowymi, w których będą grane koncerty przez sobotę, przez niedzielę. Do tego również wiele innych atrakcji, na przykład targi plakatu czy strefa gastronomiczna. Na całym terenie znajduje się oprócz właśnie scen dużo miejsc do spędzania czasu w innych formach. I jedną z nich jest właśnie świetlica. Jesteśmy w festiwalowej świetlicy i będziemy rozmawiać teraz z wolontariuszami, które się zajmują tą strefą. To czym ta strefa się wyróżnia, co ona ma na celu tutaj? Co tu można zrobić? Generalnie w świetlicy mamy tak naprawdę bardzo dużo rzeczy, które można wykonywać. Przede wszystkim możemy rysować zarówno na ścianach, jak i na podłodze. Cały pokój jest tak naprawdę otoczony w tych ścianach, na których można jakkolwiek kreatywnie się rozwijać. Dodatkowo mamy różne planszówki, stanowiska z PS5, nawet różne retrogry. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Czyli strefa jest skierowana do każdego wieku, nie tylko do młodych. No tak, generalnie zamysł był taki, żeby tak naprawdę pozwolić nawet dorosłym poczuć się trochę jak dzieci, także raczej każdy bez względu na wiek będzie mógł znaleźć coś dla siebie. Z racji, że jesteśmy na samym początku festiwalu, to na jakiego artystę najbardziej możecie się doczekać, żeby go posłuchać? Jakie macie oczekiwania w ogóle względem tego festiwalu całego? Oczekiwania względem festiwalu? No na pewno wiemy, że to jest pierwszy taki festiwal w Polsce zorganizowany pod tak naprawdę dachem. Oczekiwania są spore jednak, bo tak naprawdę całej organizacji widziałam, że wszystko wygląda bardzo dobrze, jest bardzo dobrze porządnie przygotowane. A co do artystów, to na pewno czekam na Garlin Red i Nothing But Thieves. Pierwszym koncertem w sobotę, na który się wybrałem, był to koncert Leszka Możdżera, który na scenie Ergo Hestia Theater Stage dał bardzo nietypowy koncert, którego się trochę nie spodziewałem. Koncert pianistyczny, grając na pianinie takie żywe utwory. Scena była niesamowicie zapełniona. Bardzo niesamowity widok, jak dużo ludzi chętnie przyszło na tego typu koncert. Właśnie muzyki jazzowej, muzyki klasycznej. Artysta oczywiście wyjątkowo bawił się formą, wykorzystując do gry na fortepianie na przykład różne atrybuty typu korale, kładąc na struny i uzyskując bardzo nietypowe brzmienia. I właśnie na fragment z takim wykonaniem chciałbym Państwa zaprosić właśnie z tego festiwalu. Po koncercie Leszka Możdżera wybrałem się na Brodkę, która dała koncert całkowicie inny niż Leszek Możdżer. Był to koncert już dużo bardziej elektroniczny, dużo bardziej żywy, no i przede wszystkim z jasnym wokalem, bo nie ma też co porównywać Moniki Brodki do Leszka Możdżera. Koncert generalnie mi się podobał, Moniki Brodki, aczkolwiek byłem leciutko zawiedziony tym, że utwory studyjne, jakie ona prezentowała, były okrojone w pewnym sensie, a na koncertach mogliśmy usłyszeć tą wersję rozszerzoną, co dawało duże pole do popisu całemu zespołowi, żeby rozwijać je elektronicznie, dodawać takiego klimatu, który, jak patrząc po publiczności, która się dobrze bawiła, był jak najbardziej na plus. Mi natomiast to nie podeszło, aczkolwiek nie uważam tego za zły zabieg. Po prostu taki, który nie przypadł mi do gustu i teraz na fragment właśnie tego koncertu chciałbym Państwa zaprosić.
Po koncercie Moniki Brodkiej postanowiłem już pozostać na głównej scenie, na Gdańsk Stage'u, gdzie przede mną były dwa koncerty, Milky Chance i Garen Red, na którą głównie czekałem. I obydwa koncerty były absolutnie fantastyczne. Naprawdę Milky Chains zaskoczyły mnie wyjątkowo swoją energią na scenie. Tym, jak znakomicie można połączyć muzykę takiego klasycznego rocka z muzyką elektroniczną, gdzie ci basy dudnią w płucach. Naprawdę to było niesamowite. I drugi aspekt był taki z takich śmieszniejszych rzeczy, że wokalista zespołu Milky Chains dostał 100 lat od publiczności, oczywiście w języku polskim, z racji na swoje urodziny. No to tak śmiesznie jeden z gitarzystów skwitował, że to były pierwsze życzenia w języku polskim, jakie ktokolwiek mu złożył. Także naprawdę pod tym względem ten koncert był super. Pod każdym względem ten koncert był super. No wydaje mi się, że jeden z najlepszych koncertów na całym Inside the Site. I właśnie na jego fragment teraz zapraszam was. No i na sam koniec wisienka na torcie, czyli Garen Red, która nie zawiodła. Z takich ciekawszych rzeczy to zapowiedziała drugi album, ogłosiła, że już go skończyła i że będzie go wydawać. Jednym z takich rzeczy, które zwróciły moją uwagę najbardziej, to kontakt jej z publicznością, który był absolutnie fenomenalny, nie było żadnej granicy. Oraz to, w jaki sposób Garen Red skakała, latała, biegała po scenie, rzucała się w tłum, czy na przykład zeszła do nas, do publiczności, która naprawdę była mocno upchana, ale zrobiło się dla niej miejsce i zrobiliśmy razem pogodę jednej z ich piosenek. Także to naprawdę są. Koncert Garen Red można traktować jako wydarzenie, jako przeżycie, jako taki experience, niż jako sam koncert, ponieważ rzeczywiście to było coś wyjątkowego. No i tradycyjnie na fragment tego koncertu państwa zapraszam. Koncert Garen Red był ostatnim koncertem, na który się wybrałem dnia pierwszego. No i tak oto dzień pierwszy się prezentuje. I od razu przejdźmy do dnia drugiego. Dzień drugi zacząłem podobnie jak dzień pierwszy, czyli od zwiedzania tych całych stref, tej całej strefy targów Expo. I zapraszam was na krótki wywiad z osobami zajmującymi się jedną ze stref TVN-u, ponieważ czymś, co właśnie definiuje ten festiwal, jest ta interdyscyplinarność, to, że każdy znajdzie coś dla siebie i to, że do tej muzyki jest bardzo duża obudowa. Jesteśmy na strefie TVN, konkretnie na ściance Skazani. Czego się można dowiedzieć, co tu można zrobić, czym się zajmujecie tutaj? No więc tak, witamy was serdecznie. Tutaj mamy właśnie strefę Skazanej, gdzie można sobie zrobić zdjęcia w naszej fotobudce i od razu dajemy wam wydruki. Można sobie również uzupełnić kartę, jakie mamy powód pobytu, swoje imię, nazwisko, wzrost i bieg do zakładu karnego. No i potem właśnie te zdjęcia sobie robimy, następnie one się drukują i są dla was na pamiątkę. Jesteśmy już po pierwszym dniu, na samym początku dnia drugiego. Jaki wczoraj mieliście odbiór tej strefy i jakie nastroje przed dzisiejszym dniem? Przede wszystkim bardzo dużo ludzi wczoraj faktycznie brało udział tutaj w naszej strefie. Bardzo pozytywne emocje po wczorajszym dniu, więc liczymy, że dzisiaj też będzie taka pozytywna atmosfera. Słyszeliśmy, że ma być nawet więcej jeszcze ludzi, więc bardzo się cieszymy z tego powodu. Czyli zmęczenie jest, ale dominuje ta radość. Och, zdecydowanie, naprawdę, jest super. No i tuż po zwiedzaniu tej niemuzycznej przestrzeni w Amber Expo, no przyszła pora na koncerty. I pierwszym koncertem, na którym byłem, był Dawid Tyszkowski, który zapowiedział, że zagra przedpremierowo swój album, więc koncert był mało energiczny, ponieważ mało osób znało jego utwory, aczkolwiek dość po prostu piękny i wzruszający. Naprawdę Dawid Tyszkowski może nie jest wybitnym kocurem scenicznym, natomiast potrafi zauroczyć i wprowadzić ten stan takiej melancholii, trochę hipnozy swoją muzyką, która naprawdę trafia prosto w serce. Także posłuchajmy fragment.
Po koncercie Dawida Tyszkowskiego wystarczyło poczekać kilkanaście minut, żeby usłyszeć kolejnego artystę spod wytwórni Fonobo, Jana, który ogromną karierę zrobił utworem Gladiator, która zajęła drugie miejsce w polskich preselekcjach do Eurowizji ubiegłorocznych. Był to mój drugi koncert Jana, ponieważ miałem przyjemność być na jego koncercie w ramach trasy Gladiator Tour w Krakowie. Także wiedziałem, z czym to się je. No i Jan jak zwykle zachwycił. Tutaj był duży kontrast między nim a Dawidem Tyszkowskim, ponieważ Jan to już dużo żywsza muzyka, kocur sceniczny. Naprawdę bardzo fajny koncert. Posłuchajcie. W dalszej części festiwalu ogromną furorę i popularność przyniósł koncert zespołu Kury, który zgromadził naprawdę ogromną publiczność na górnej scenie, która blokowała nawet przejście w tych wąskich korytarzach między scenami w tych strefach Expo. Natomiast ja odpuściłem ten koncert i postanowiłem już pójść na main stage, Gdańsk stage, oczekiwając na dwóch finałowych wykonawców, Toma Odela i Nothing But Thieves. Pierwszy był Tom Odell, którego każdy powinien kojarzyć z utworu Another Love. I ten utwór ten dość mnie zaskoczył, jaki naprawdę niesamowity wydźwięk te utwory wszystkie mają, wykonają na żywo, są jeszcze dużo bardziej wzruszające. A sam koncert idealnie wyważony między fortepianem Toma Odella, jego zespołem, no po prostu złoto. Posłuchajcie. Ostatnim koncertem drugiego dnia był zespół Nothing But Thieves, którego kojarzyłem z nowego albumu Dead Club City. Oczekiwania wobec nich miałem ogromne, ponieważ album ten skradł moje serce. Aczkolwiek szybko się okazało, że jednak koncerty Nothing But Thieves na żywo, a utwory studyjne to kompletnie inna bajka. Natomiast mimo wszystko dobrze się bawiłem i uważam ten koncert za idealne postawienie kropkę nad i całego festiwalu Inside Seaside. Więc posłuchajcie teraz fragment utworu Welcome to the DCC z albumu Dead Club City, Nothing But Thieves.